Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Damian Chen. Proszę Państwa, przez wiele, wiele lat mieszkałem na północy Chin w okolicach Pekinu. Później przeprowadziliśmy się do miasta Shenzhen, kawał drogi na południe Chin. Następnie zmieniliśmy ponownie lokalizację, zamieszkaliśmy w mieście Zhongshan, w którym kupiłem mieszkanie i w którym myślę, że mogę powiedzieć, że zapuściliśmy korzenie. Prawdopodobnie nie wiecie, gdzie się znajduje Zhongshan, to jest mała 3-milionowa wioska, także dopowiem jeszcze takie nazwy jak Hongkong, Kanton, czy przed chwilą chyba wspomniany Shenzhen, są to miasta na rzut beretem z mojej małej wsi. Dzisiaj zapuściłem się jeszcze dalej na południe. To dość zabawne jest, ponieważ jak spojrzycie na mapę Chin, to można odnieść wrażenie, że Zhongshan, właśnie te, czy też ten Shenzhen, Kanton, to są już takie miasta na samym końcu Chin. Tymczasem my pojechaliśmy jeszcze o 900 km w dół. Witam Was i serdecznie pozdrawiam z chińskich Hawaii, z wyspy, która zresztą nieco podobnie do samych Hawajów brzmi. Pozdrawiam z Hainan. Gdy Chińczycy mówią, myślą o wyspie Hainan, to najczęściej mają na myśli właśnie tą konkretną wyspę, na której dzisiaj się znajduje. Ale tak naprawdę Hainan to jest, proszę Państwa, prowincja, czyli po naszemu województwo, w którego skład wchodzi ta wyspa Hainan oraz 200 innych mniejszych wysepek. Jest teraz wczesny poranek, także prawdopodobnie zauważyliście, że wiele osób dookoła mnie ćwiczy. Proszę, taki obrazek, głównie dla mężczyzn. Proszę Państwa, zapytałem się, czy mogę nagrać, żeby nie było, że jestem bezczelny. Proszę Państwa, 10 milionów ludzi mieszka na wyspie, a właściwie to na tych wyspach, trzeba powiedzieć, ale większość na Hainanie, na tej tutaj wyspie, prawdopodobnie w mieście Sanya, w którym się znajduje i również w stolicy tej wyspy, miasto wojewódzkie po naszemu bodajże, Haikou. Nieciekawe, nie polecam. Powierzchnia wyspy, tej wyspy wynosi ponad 34 tysiące kilometrów kwadratowych, czyli jest ciutkę większa od na przykład Belgii. Jak już prawdopodobnie powiedziałem Wam, 14 lat mieszkam w Chinach i proszę Państwa, pierwszy raz jestem na Hainanie. Dlaczego? Otóż zawsze jak pytałem się przede wszystkim obcokrajowców, tak szczerze mówiąc, bo Chińczycy niektórzy zachwalali akurat to miejsce i zachwalają, ale to głównie ci, którzy nie wyjechali za granicę. Zawsze gdy pytałem się obcokrajowców o Hainan, to mówili: nie leć. Nie leć, Damian. Jest diabelsko drogo. Drogie hotele, drogie restauracje, drogie sklepy spożywcze. Wszędzie, na każdym rogu dymają obcokrajowców i to nie w ten przyjemny sposób. A zawdzięczać to możemy przede wszystkim Ruskim, którzy zrobili sobie tutaj rivierę, oraz bogatym Chińczykom z dalekiej zimnej północy, którzy przyjeżdżają, przylatują na Hainan ogrzać się. No i patrzę, właśnie fajne klimaty witają tutaj turystów, osoby, które chcą wypocząć nad morzem. Pokażę Wam na przebitkach. Policja straszy. Policja straszy sądami, więzieniem, żebyście uważali, nie robili nic wbrew prawu, byli ładnym, grzecznym, podporządkowanym społeczeństwem. Także na plaży jest super bezpiecznie. Również policja zwraca nam uwagę, abyśmy nie bili się, bo możemy trafić do więzienia. Także postarajmy się dzisiaj z rana przynajmniej komuś nie wtłuc. Wracając do ceny na Hainanie, jest faktycznie nieco drożej i prawda rzeczywiście jest taka, że Hainan upodobali sobie Chińczycy żygający kasą oraz Rosjanie. To jest w ogóle niesamowite, jak Chiny, czyli kraj, który bardzo broni się przed wpływami obcych kultur, szczególnie w ostatnim czasie, nawet
podejmują działania, które ograniczają dostęp do takiej wiedzy jak nauka języków obcych. Tutaj na Hainanie, wszędzie, na znakach drogowych, nazwy sklepów, restauracji, menu, wszędzie na każdym rogu, poza chińskimi znakami, widzę język obcy. Cyrylica. W małych sklepach spożywczych rzeczywiście golą trochę. Ceny są jakieś 20-30% wyższe w porównaniu z resztą Chin. Natomiast duże sieciówki, markety mają normalne stawki. Hotele, jak przyjedziecie na Hainan poza sezonem, tak jak my to zrobiliśmy, naprawdę polecam teraz końcówka maja, początek czerwca, kiedy jeszcze nie jest tragicznie gorąco. Jesteśmy poza sezonem, można znaleźć 4-5-gwiazdkowy na bardzo przyzwoitym poziomie hotel w cenie plus minus 150 zł za dobę. Ze śniadaniem, z różnymi atrakcjami, z basenem. No tak teraz mieszkamy, może więcej, bo teraz przy tym kursie waluty to wychodzi znacznie więcej. Dokładnie to Wam napiszę, może podam Wam w napisach gdzieś tutaj z boku, ile płacimy i pokażę Wam ten hotelik. Sanya, raz na jakiś czas ktoś się przyczepi, poprosi, żeby zrobić zdjęcie. I to już też pokazuje, jak tutaj się klimat zmienił, ale o tym może później porozmawiamy. Ale wracając do hotelu, mamy duży pokój z wielkim łożem, spora otwarta łazienka, balkon, widok na cudowne morze. Dużo atrakcji jest w tym hotelu, myśmy go wybrali przede wszystkim właśnie ze względu na atrakcje dla dzieci. Jakieś tam place zabaw są w środku. Jest na dachu budynku zrobiony ogród. Pokażę Wam może w przybitkach. Zrobiony jest ogród z dwoma basenami. Jeden głębszy basen, taki do szyi dla osób, które umieją pływać. I mniejszy z atrakcjami właśnie dla najmłodszych. I głównie też dlatego wybraliśmy ten hotel. Bo może jest fajne, ale warto sobie raz na jakiś czas urozmaicić i do słodkiej wody wskoczyć. Poza tym w trakcie tego wyjazdu staram się też uczyć młodego pływać. Na basenie bez fali jest znacznie bezpieczniej, znacznie łatwiej przekonać go, żeby na przykład swobodnie położył się na wodzie, na plecach czy na brzuszku. Tak go zatapiam raz na jakiś czas, żeby nie bał się nurkować. Fajnie, fajnie. Może też mu się szalenie podoba. Za każdym razem nie chcę w ogóle zejść z plaży, wyjść z wody, jak już wejdziemy do tej wody. Wcześniej pamiętam, jak się jakby malutki, tak? Znaczy myśmy byli już kilka razy nad morzem. Jak miał 6 miesięcy, to już maczał nóżki w naszym Bałtyku. Później odwiedzaliśmy okoliczne miejscowości nadmorskie, ale tamto morze jest fatalne, łącznie z plażą. Także nie było takiej okazji rzeczywiście pobawić się w wodzie i na plaży. Teraz jest w takim wieku, w którym myślę, że bardziej świadomie to wszystko, może przyciemnię lekko, bardziej świadomie doświadcza to wszystko dookoła. Nie boi się wody. Na początku się bał pierwszego dnia, jak tutaj przyjechaliśmy, ale szybko się oswoił z morzem. Nauczył się już słów po polsku. Jak tylko wychodzimy na balkon, czy przejeżdżamy obok morza, to słyszę duża fala, tutaj duża fala. Chodzi o to, żebyśmy oczywiście poszli i już skakali przez te fale. Miejscowość, którą wybraliśmy sobie na początek naszego Hainanu, nie za bardzo przypada do gustu, ale trzeba im przyznać, że mają tutaj ładną, czystą wodę, bardzo fajny piasek, tą plażę. Nie wiem, czy to jest naturalny piasek. Tak im przypomina to, co znam
z polskiego Bałtyku, może nawet ciutkę bielszy, ale widziałem w wielu miejscach w Chinach nasypali takiego bezczelnie białego piasku, taki pył, można wręcz powiedzieć, bardzo nieprzyjemny w dotyku i w odbiorze, super nienaturalne, a tutaj wydaje mi się, że to chyba natura stworzyła. Także fajna plaża, fajna woda i chyba co mi najwięcej radości daje, to radość mojego syna, który świetnie się tutaj bawi. Jeżeli interesuje Was, jak wyglądał nasz, jak ja to mówię, covidowy road trip, czyli wycieczka samochodowa na Hainan, dlaczego przyjechaliśmy tutaj samochodem, pokonaliśmy te prawie 900 km zamiast samolotem w półtorej godziny. W ogóle o 5 rano wyjechaliśmy, o jakieś 21 dopiero dojechaliśmy na miejsce. Obawiałem się trochę, jak młody zniesie tą podróż, ale zniósł świetnie. Od samego początku zresztą mamy bardzo dobre doświadczenia z nim. To jest moje pierwsze dziecko, więc nie mam porównania, ale porównuję z tym, co opowiadają znajomi. Bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o dłuższe jakieś wycieczki samochodowe. Jak był młodszy, to spał przez prawie całą podróż. Zero płaczu, zero marudzenia. Chyba taką dłuższą podróż właśnie zaliczyliśmy nad polski Bałtyk. Z Łodzi pojechaliśmy gdzieś tam w okolice, tam bliżej niemieckiej granicy. Zapomniałem, jak się nazywała ta taka mała miejscowość nadmorska. Też było prawie 5 godzin jazdy samochodem, bo akurat tamten kierunek jest dość wolny. Nie było żadnego problemu z młodym. I teraz również to świetnie zniósł. Jeżeli interesuje Was, jak wyglądała ta podróż, zdradzam co nieco na moim drugim kanale, który nazywa się Chińskie Autocentrum. Dużo osób określa Hainan chińskimi Hawajami. Czy Hainan wygląda jak Hawaje? Tak naprawdę nie wiem, ponieważ nigdy nie byłem na Hawajach, ale wydaje mi się, że nazywanie Hainan chińskimi Hawajami jest nieco krzywdzące dla samych Hawaii. Proszę Państwa, na początek naszej podróży na Hainanie wybraliśmy miasto Sanya. Sanya ma duże międzynarodowe lotnisko, także można swobodnie dostać się tutaj samolotem. Mało tego, obcokrajowcy na wyspę Hainan nie potrzebują chińskiej wizy, chyba do 30 dni. Jest to miasto najbardziej oddalone od całych Chin, po drugiej stronie wyspy, prawdopodobnie najbardziej wysunięta na południe chińska miejscowość, no może poza ostatnio pobudowanymi po cichaczu wysepkami. Póki co przez te kilka dni, które tutaj spędziliśmy, nieszczególnie jestem zachwycony tym, co widziałem. Nie podoba mi się, poza ładną plażą, ładne wzgórza w okolicy, piękna woda. Tutaj po drugiej stronie mamy duży park, z taki, no może nie duży, ale długi park wzdłuż plaży, też ładnie zaprojektowany. Tuż za tym parkiem, czyli poza tą szerokością 200 metrów, dalej zaczyna się betonowe miasto, które nie wygląda szczególnie atrakcyjnie. Znaczy nie jest brzydkie jak na miasto, ale to nie jest to, co opisywano mi wcześniej, tutaj opisując Hainan, ten raj na chińskiej ziemi. Raz wybraliśmy się do centrum Sanya, 15 minut, o, pokażę Wam jeszcze taka różnica znacząca, nie wiem czy widać, piękny piesek. Pomiędzy Hainanem a resztą Chin, w całej pozostałej reszcie Chin przeganiają psy z plaży. Nie wolno pływać, nie wolno chodzić z psami, ale może o tym w osobnym odcinku. Na Hainanie są tu znacznie bardziej poluzowani w tych kwestiach. Także pojechaliśmy do centrum Sanyi, 15 minut jazdy samochodem stąd, aby zobaczyć, jak wygląda tam takie najbardziej rozwinięta część miasta. Nie zachwyca. Pojechaliśmy na plażę, najbardziej znaną, najpopularniejszą plażę, na Sanya Bay, czyli na zatoce Sanya. Ładna plaża, bardzo ładna plaża w dużym mieście. Czysty piasek, też ładny park, dość blisko niestety ulica, którą było słychać na plaży.
Dlatego spędziliśmy tam może 20 minut, polatałem dronem dookoła, rzuciliśmy okiem w lewo, w prawo i uciekaliśmy. Dlaczego? No dlatego, że gdy wyjeżdżam nad morze, to jednak w mojej koncepcji urlopu i relaksu, jakieś muchy atakują mnie, są małe miejscowości nadmorskie, tak? No na przykład Dębki, Łeba, jakieś mniejsze miejscowości nadmorskie, gdzie mamy trochę spokoju. Nie wiem jak wy, ale ja bym nie pojechał nad morze, planując mój cały urlop na przykład do Gdańska, który jest przepięknym miastem i myślę, że gdybym chciał zamieszkać nad morzem, to prawdopodobnie Trójmiasto, Gdańsk czy Gdynia, może Kołobrzeg, nie, Kołobrzeg już może niekoniecznie, też ładna miejscowość, ale po prostu nie jest to takie wielkie miasto, które daje komfort, dostępności wszystkiego, co daje nam miasto. Także dobre miejsce do życia, ale nie na urlop. I tak samo postrzegam Sanje. Myślę, że gdybym chciał tutaj założyć firmę, prowadzić działalność, Sanja jest świetnym miejscem. Duże supermarkety, szkoły, no wszystko to, co jest tak naprawdę potrzebne do komfortowego życia. Ale to nie jest dobre miejsce na urlop. Chiny, proszę Państwa, mają linię brzegową, która ciągnie się przez 18 tysięcy kilometrów. Ale w znacznej większości, no właściwie niemalże po całości, jest ona niewykorzystana, mimo że są miejsca, w których ma potencjał. Niewykorzystana, ponieważ Chińczycy, statystyczny Chińczyk nie korzysta z morza na nasz sposób. Także ta linia brzegowa jest niezagospodarowana lub też teraz w coraz to większym stopniu uprzemysłowiona. Po prostu nie ma dostępu do morza, tak jak to wygląda u mnie w Zhongshan. Chińczycy, tak jak mówiłem, inaczej spędzają wolny czas i nie spędzają go nad morzem. Myślę, że procentowo bardzo mały odsetek Chińczyków umie pływać. Zresztą jakiś czas temu była głośna sprawa w mediach. Chyba dziewczyna utopiła się, tak mi się wydaje, że to była dziewczyna, utopiła się w stawie, popełniła samobójstwo, w trakcie do którego była obserwowana przez policję i policja nie zareagowała, dlatego że gliny nie umiały pływać. Po prostu bali się wskoczyć do wody. Następnie statystyczny Chińczyk również nie opala się. Uważają, że czarna skóra jest brzydka, kojarzy im się z ubogim, grzebiącym się w ziemi, przez cały czas wystawionym na słońce, rolnikiem. Idealnym kolorem skóry jest skóra biało-perłowa. Zatem jeżeli nie pływają i nie opalają się, to co mieliby robić nad morzem? I dlatego dochodzi do takich absurdów, że jeżeli nawet gdzieś Chińczycy nad morzem zbudują fajną infrastrukturę, nawet wysypią plażę. Widzieliście odcinek z miejscowości Yangjiang, w której mieszka moja koleżanka Asia. Gdy podchodzicie do wody, podjeżdża do was, czy krzyczy z daleka do was ochrona, ratownik i zabrania pływać. Czy wy zwariowaliście, wy chcecie pływać w morzu? Przecież jest niebezpiecznie. Nie wolno. Zakaz. Ludzie przechodzą nad morze, robią sobie, pozują, robią piękne zdjęcia i uciekają z tej plaży. Proszę Państwa, więcej o Hainanie i o wpływach rosyjskich na wybrzeże chińskie opowiem Wam w kolejnym odcinku. Może pokażę Wam również nieco inny Hainan. A teraz szukam moje klapki, gdzie je zostawiłem. O, już widzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie znać w sekcji komentarzy, kto wytrzymał do końca. Może chociaż przy pomocy hasła koniec. Jeżeli interesuje Was Hainan, to oczywiście zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja zasuwam na śniadanie. Cześć.
Także ja, proszę Państwa, na śniadanie mam placuszki. Placuszki z jakąś kiełbasą i sałatą w środku. Do tego słodka fasolka w stylu brytyjskim. Ciasto, tak jakby piernik, smakuje troszeczkę jak mafinki. Przypomina mi nieco smak piernika mojej babci Heni, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, która robi najlepsze ciasto na świecie. Do tego jest jogurt truskawkowy, sok z arbuza, może pokażę Wam tak, owoce. Na śniadanie zawsze wolę 4 kielony, dlatego że w ten sposób przygotowują sałatkę warzywną. 2 razy cappuccino, ponieważ no, są to malutkie filiżanki i dodatkowo leją tej kawy tyle, co by się koń uśmiał. No i zobaczmy, co moja małżonka jeszcze i Henio ma na śniadanie. Henio na śniadanie ma również sok z arbuza. Tutaj truskawkowe jogurty. Trochę takiego pieczywa. Kukurydzę wcina, a małżonka po chińsku, kluski, jakieś inne dziwne sprawy. Smacznego! Pomyślałem, że pokażę Wam jeszcze, jak wygląda pokój hotelowy, który zarezerwowaliśmy w Dadonghae. Od czego by tu zacząć? Może w ogóle odwrócę kamerę. Tutaj mamy drzwi wejściowe, szafę, jakieś szlafroki, żelazko, safe. To się chyba nie otwiera. Wielkie lustro. Zobaczycie za chwilę, ile rzeczy zabraliśmy na nasz urlop. Tu jest taka otwarta łazienka. Ta łazienka nie jest zamykana po tej stronie. Z umywalką, czajnikiem, suszarka do włosów. Tutaj jest prysznic i toaleta. Tak jak widać, prysznic i toaleta mają swoje drzwi. Przepraszam Was za bałagan, ponieważ no my korzystaliśmy przez kilka dni. O, proszę, zapomniałbym
szczoteczkę zębów mojego syna. Korzystaliśmy przez kilka dni z tego pokoju. Jeszcze nie był sprzątany, ale sprzątają codziennie. Tutaj jest toaleta z telefonem. Wanna. Duże łóżko. Zamówiliśmy podwójne łóżko. Ostatecznie okazało się, że... Czekajcie, trochę rozjaśnię. Okazało się, że nie mają i połączyli te dwa łóżka. W ogóle nie czuć tego połączenia, także spoko. Telewizor duży. A, klimatyzacja oczywiście. Tutaj te szafki, to się nie otwiera. Wszystko jest pozamykane, także no tutaj w trakcie pobytu w hotelu wszystko mieliśmy niemalże na zewnątrz, bo nie ma gdzie włożyć rzeczy. Zobaczcie, ile majdanu mamy. Tutaj jest lodówka turystyczna po kilku latach leżenia w mieszkaniu. Pierwszy raz się przydała. Jakieś kabanosy, mleko, inne smakołyki ładujemy, ale mamy tutaj lodówkę. Akurat tutaj jest, nie wiem czy w następnym hotelu będzie, tu nie wiem co, w sumie nie patrzyłem, szafka taka. Dron, te dwie walizki to są małe walizki, to są ubrania, a reszta to jest masę różnych rzeczy. Toaleta dla dziecka, wózek, jeszcze komputer zabrałem, dwa komputery, jeden laptop i drugi stacjonarny, na tym stacjonarnym edytuję filmy. Myślałem, że może będę go używał, ale nie znalazłem jeszcze na to czasu. Także duże łoże, stolik. O, tak to wygląda i widok jest prawie zacny. Tutaj możemy sobie usiąść. Suszarka na ubrania. Mówię, jest prawie zacny. O, jeszcze wam pokażę. To pewnie widzieliście gdzieś na przebitkach. To jest ogród, który należy do tego hotelu z basenem na dachu tego budynku. Mówię prawie zacny, dlatego że poniżej jest, o, widzicie, stare, zrujnowane budownictwo. Nikt o to nie dba. Plaża, może 5 minut spacerem. Ładna plaża, bardzo ładna. Nie było źle, ale nie było też idealnie. Jedziemy do Hohai, tłumaczone na język polski. To jest morze tylnie, gdzie znajduje się wioska surfingowa i to pewnie zobaczycie w najbliższym odcinku.